Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Łódzkie przeciwdziała skutkom suszy. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy samorządem województwa a Wodami Polskimi w zakresie zwiększania retencji wód. To jest pierwsze w skali kraju porozumienie, które zabierają Wody Polskie z samorządem wojewódzkim. Zrobiłem wszystko, aby zainteresować, zbliżyć do województwa łódzkiego ministerstwo i Wody Polskie. W takim sensie zbliżyć, żeby nawiązać współpracę. Powołaliśmy wspólnie zespół. Będę się z panem marszałkiem co miesiąc spotykał i będziemy omawiali rezultaty i nasze wspólne działania w zakresie gospodarki wodnej. Porozumienie podpisane zostało w obecności wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anny Moskwy. Wcześniej goście marszałka oglądali jazd na rzece Ner w powiecie łęczyckim. To właśnie na inwestycjach w urządzenia piętrzące wodę ma być oparty program przeciwdziałania skutkom suszy. Patrzymy na gospodarkę wodną jako całość, czyli nie tylko jako suszę. Każdą inwestycję traktujemy kompleksowo, czyli z jednej strony, żeby przeciwdziałać suszy, ale też nie możemy zapominać, że ciągle mamy w Polsce zjawiska powodziowe. 11 respiratorów trafiło do szpitali z województwa łódzkiego w ramach walki z pandemią koronawirusa. To element dużego projektu dofinansowanego z pieniędzy unijnych wartego 110 milionów złotych. Respiratory otrzymały szpitale w Łodzi, Sieradzu i Tomaszowie Mazowieckim. Szyte są także kombinezony ochronne zamówione w firmach z naszego regionu przez samorząd województwa. W ramach tego programu od kwietnia do naszych szpitali w województwie łódzkim trafiają respiratory, kardiomonitory, odzież ochronna, kombinezony. Podjęliśmy jako zarząd województwa również działania w kierunku zachęcenia w zasadzie producentów łódzkich do tego, aby podjęli się szycia kombinezonów. Udało nam się to zrobić. Jesteśmy już po podpisaniu umów z kilkoma producentami z województwa łódzkiego, którzy takie kombinezony zaczęli szyć. Uzdolniony młody wokalista Marcin Maciejczak, zwycięzca trzeciej edycji programu The Voice Kids, otrzymał od marszałka województwa łódzkiego nagrodę pieniężną za osiągnięcia artystyczne. Decyzja o przyznaniu nagrody dla Marcina Maciejczaka zapadła tuż po jego sukcesach w programie The Voice Kids, jednak spotkanie z marszałkiem pokrzyżowała pandemia koronawirusa.